Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sałatkę z ananasa i czerwonej fasoli. Mam tutaj dwie szklanki czerwonej fasoli ugotowanej. Opłukałam i pół puszki kukurydzy, 10 deko sera żółtego, 10 deko szynki i 6 krążków ananasa. Ser mam w plasterkach, więc pokroję tak drobniutko, bo gdybym miała ser w kawałku, to bym starła, ale jeżeli mam w plasterkach, pokroję w taką drobniutką kosteczkę. Szynkę również mam w plasterkach i także pokroję w kosteczkę. Ananas również. Dołożymy 2 łyżki majonezu, sól i pieprz do smaku. I będziemy mieli szybciutką sałatkę z czerwonej fasoli i ananasa. Ananas też pokroimy w kosteczkę. Sałatkę doprawimy. Wymieszamy. Dodajemy majonez. Sól i pieprz. Pieprzu więcej, soli mniej, ponieważ składniki sałatki były słone. Ser jest słony, szynka słona i teraz należy to dokładnie pomieszać. I szybciutka sałatka kolorowa jest gotowa. O ile Państwu mój przepis się podoba, no serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Sałatka z czerwonej fasoli i ananasa. Tak wygląda.